Witajcie w drugiej części naszego zestawienia 10 najlepszych samochodów koncepcyjnych, które nigdy nie weszły do produkcji. Myślę, że jako, że jest to drugi odcinek, to nie muszę robić jego zapowiedzi, więc po prostu przechodzimy do konkretów. Peugeot Onyx to niesamowity projekt francuskiej marki wyposażony w potężny silnik pochodzący oryginalnie z modelu 908, startującego w wyścigu Le Mans. Silnik jak na super samochód jest dosyć nietypową konstrukcją, ponieważ jest to diesel w układzie V8 o mocy 600 koni mechanicznych i dodatkowo wspomagany silnikiem elektrycznym o mocy 80 koni mechanicznych. Auto dodatkowo bardzo mocno wyróżniało się swoim futurystycznym i pięknym projektem karoserii, której panele były wykonane z miedzi, a główne elementy konstrukcyjne z włókna węglowego. Natomiast jako ciekawostka, we wnętrzu zostały użyte materiały takie jak miazga gazetowa czy filc. No, troszkę mało premium jak na super samochód. Aczkolwiek sam fakt posiadania silnika diesla w super samochodzie jest troszkę mało dystyngowany. Chociaż silnik wywodzący się z Le Mans, no kto wie, ale no nie będziemy gdybać, po prostu przejdziemy do Forda Shelby GR1. Shelby GR1 to samochód, który powstał na zmodyfikowanej płycie podłogowej Forda GT. Auto jest hołdem dla legendarnego kierowcy oraz projektanta samochodów sportowych Karola Shelby'ego, a swoją linią nadwozia widocznie przypomina nieco model Shelby Cobra Daytona. Podobieństwo przede wszystkim widać w jego wysokim tyle oraz linii nadwozia, która jest nagle dosyć agresywnie ścięta. Taka linia nadwozia to Bredwan, ochrzczona tak ze względu na to, że jej kształt przypominał piece do wypiekania chleba. No ale wracając do tematu GR1. Była ona wyposażona w silnik, nad którym Ford bardzo, ale to bardzo długo pracował. Efektem pracy było 605 koni mechanicznych wyciskanych z V10 o pojemności 6,4 litra bez żadnego turbodoładowania. Dla mnie bajka, a to auto w wersji produkcyjnej myślę, że mogłoby się stać naprawdę popularne. A Ford w swojej ofercie obok Mustanga oraz modelu GT miałby inny samochód nawiązujący do historycznych modeli. That's a great idea. Let's go! A teraz czas na coś luksusowego. Cadillac 16 to model koncepcyjny tej marki imponujący nie tylko wymiarami, bo auto mierzy ponad 5,6 metra, ale także tym, co drzemie pod jego maską. 16-cylindrowy motor w układzie V o pojemności, uwaga, 13,6 litra miał moc 1000 koni mechanicznych. Mimo to nie grzeszył osiągami, ale przecież nie o to chodzi w limuzynie, prawda? Cadillac 16 był skrajnie luksusowy. We wnętrzu posiadał nawet szlifowane kryształowe szkło. Natomiast z ciekawostek, 16-cylindrowy silnik mieszczący się pod dwuelementową maską wyposażony był w system odłączania cylindrów i auto mogło poruszać się na 8 lub nawet 4 cylindrach. Takie rozwiązanie zostało zaprezentowane już w 2003 roku i na swój sposób Cadillac wyprzedził swoje czasy. I zrobił to również designem, który w bardzo przyjemny dla oka sposób przemycał klasyczne linie nadwozia. This car is absolutely of its time. Czas by przenieść się trochę w przeszłość, a dokładnie do 1971 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał koncept Maserati o nazwie Boomerang. Szalony design zwiastujący modę na projekty karoserii super samochodów lat 70. i 80. Z dużą ilością przeszkleń już sam w sobie szokował, ale szokowało jeszcze bardziej wnętrze tego samochodu. A to przede wszystkim za sprawą kierownicy, która zasadniczo dla kierowcy była samą obręczą, wewnątrz której widać konsolę z zegarami rodem z odrzutowca. Całość prezentowała się niezwykle futurystycznie, a design Giugiaro został niewątpliwie doceniony, ponieważ późniejszy model produkcyjny o nazwie Maserati Bora bardzo mocno czerpał z Boomeranga. Napomnę jeszcze, że Maserati Boomerang w 2015 roku jako jedyny taki wyprodukowany samochód koncepcyjny zmienił swojego właściciela za cenę niecałych 3,7 miliona dolarów, czyli około 14 milionów złotych. Ile kurwa? A na koniec naszego zestawienia BMW M1 Hommage. Hommage to z francuskiego hołd i auto rzeczywiście było hołdem oddanym modelowi M1 E26, czyli supersportowemu modelowi tej marki produkowanemu pod koniec lat 70. Auto bezpośrednio nawiązywało do swojego zaprojektowanego z pomocą Lamborghini Protoplasty i wyglądało po prostu jak jego nowoczesna wersja. Po zaprezentowaniu tego modelu w 2009 roku apetyt na taki samochód zdecydowanie został pobudzony.
Jednak jak już oficjalnie wiadomo, M1 Homage była niejako zwiastunem nadchodzącego w najbliższej przyszłości BMW M8. I rzeczywiście widocznych jest dość sporo wspólnych akcentów stylistycznych pomiędzy tymi dwoma modelami. I na tym kończymy drugą część naszego zestawienia 10 niesamowitych samochodów koncepcyjnych. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podobało i który z prezentowanych modeli najchętniej zobaczylibyście na drogach. No i oczywiście czekajcie na nasze kolejne odcinki. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Co? Co? Ani koni arabskich? Co? Co? No, jak to? Normalnie.